Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarek zdrowie, uroda i fitoterapię. Dzisiaj porozmawiamy o trzustce. To już kolejny filmik z całego cyklu i dzisiaj się skupimy na tym. Jak rozpoznać, że coś jest nie tak z naszą trzustką? Porozmawiamy o różnych objawach zaburzenia jej pracy i stanów zapalnych. Też powiem Wam, jakie badania trzeba zrobić, jeżeli chcemy sprawdzić, co się w naszym organizmie dzieje. Jak również porozmawiamy o naturalnych sposobach wspomagania trzustki. Jakie zioła też będą bardzo pomocne. Także dzisiaj będzie bardzo dużo ważnych informacji. I zacznijmy od tego, gdzie trzustka się znajduje. A znajduje się ona w tylnej części jamy brzusznej za żołądkiem, to wyjaśnia, dlaczego ma tak specyficzny rodzaj bólu. I o tym bólu dzisiaj jeszcze będę mówić. Jakie są funkcje trzustki? Przede wszystkim skupimy się na dwóch. Pierwsza to jest produkcja hormonów, głównie insuliny i glukagonu. Natomiast na ten temat ja mam osobny filmik, który jest dostępny na kanale. Link wam zamieszczę jak zwykle w opisie. Oglądając tamten film, będziecie mogli zrobić sobie taki prosty test, żeby sprawdzić, czy macie skłonność do cukrzycy lub insulinooporności. Ale dzisiaj skupimy się na drugiej funkcji trzustki na produkcji enzymów trawianych, bo trzustka pomaga nam trawić tłuszcze, węglowodany i białka. Jeżeli będzie nieprawidłowo pracować, no to wtedy rozwijają się różne dolegliwości nie tylko od strony układu pokarmowego, ogólnie i podnosi się poziom cukru we krwi i też mamy problemy z wagą. I zacznijmy od objawów przebleklego zapalenia trzustki. Kiedy ona zaczyna coraz gorzej pracować, już nie pełni tak swoje funkcje. Objawem pierwszym to na pewno będzie ból. I tak jak mówiłam, ten ból jest bardzo specyficzny. Najczęściej, co jest bardzo charakterystyczne dla tego bólu, że ten ból jest bardzo głęboko, tak po środku, ale bliżej kręgosłupa. Albo może boleć po lewej stronie i oddawać. W kręgosłup, a czasami może oddawać w różne strony. W prawą stronę, może dawać na dół. To jest taki ból, który bardzo często na niego też mówią, że jest opasujący i bardzo przypomina ból kręgosłupa. Natomiast to, co jest charakterystyczne do tego bólu, to że on najczęściej się pojawia gdzieś 15-30 minut po jedzeniu lub po wypiciu alkoholu. Kolejnym objawem może być żółtaczka, ze względu na to, że kiedy pojawia się obrzęd w tkankach trzustki, może on uciskać na drogi żółciowe. Ale jest to taki objaw, który nie jest dość charakterystyczny, ze względu na to, że przy problemach z samym pęcherzykiem żółciowym lub z wątrobą też żółtaczka może występować. Tak samo jak mdłości i wymioty. Przy problemach z trzustką mogą się pojawić, ale też przy problemach z żołądkiem. Dlatego nie wystarczy tylko kilka objawów przeanalizować. Trzeba sprawdzić wszystkie objawy, które pojawiają się, plus zrobić badania. O badaniach dzisiaj powiem. Jakie objawy jeszcze dla trzustki są charakterystyczne? Na przykład takie tłuste i luźne stolce, na które jeszcze bardzo często mówią, że to są tłuste, cuchnące biegunki. To jest związane z tym, że jeżeli czustka nie pracuje prawidłowo, to jest zaburzony proces trawienia tłuszczów, dlatego te biegunki są tłuste. I kolejny objaw z tym związany, że tłuszcz nie trawi się dobrze to, że w naszym organizmie też nie będą chłaniać się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Mogą występować niedobory witamin D, K, A i E. Chociaż też bardzo często występuje niedobór witaminy B12 i cynku. Przy problemach z trzustką może też gwałtownie spadać waga. Może towarzyszyć temu brak apetytu. Również... Przy problemach z trzustką mogą się pojawiać problemy w układzie sercowo-naczyniowym. Na przykład występuje kołatanie się serduszka, nierównomierny rytm serca, migotanie przyciągów, może spadać ciśnienie, także też warto na to zwracać uwagę. A medycyna chińska jeszcze mówi o kilku objawach, na przykład, że przy problemach z trzustką może się pojawiać anemia albo słabość w nogach, taki dość nietypowy objaw, albo jeszcze mogą się pojawiać takie problemy, jak opuszczone narządy wewnętrzne. Jest to związane z przepływem energii w meridianach. Przy problemach takich bardziej zaawansowanych i przy nowotworach jeszcze pojawiają się problemy na skórze, rumień wędrujące, różnego rodzaju martwicze zmiany na skórze, ale to już... Takie poważne problemy, że lepiej oczywiście do tego nie dopuścić. I trzeba regularnie sprawdzać, co się w naszym organizmie dzieje i jeżeli jakieś pierwsze symptomy się pojawiają. Jak my możemy trzustkę przebadać? Badania krwi przede wszystkim to enzymy trzustkowe, enzymy wątrobowe, bilirubina i CRP, która też nam pokaże, czy jakiś stan zapalny ogólnie w organizmie jest. Kolejna grupa badań to jest badanie kału. Ogólne badanie oraz elastaza trzustkowa w kale. Są też badania tak zwane obrazowe, USG, tomograf i rezonans. Jeżeli chodzi o USG jamy brzusznej, warto go zrobić, chociaż. Trzustka ze względu na swoje położenie, to że leży tak głęboko, z przodu ją trochę przysłania żołądek, z tyłu kręgosłup, to nie zawsze jest WSG widoczna. Natomiast dość dobrze będzie widoczna wątroba i drogi żółciowe, a jeżeli oglądaliście pierwszy filmik, to wiecie, że zaburzenie pracy pęcherzyka żółciowego jest na pierwszym miejscu wśród wszystkich problemów, które wpływają na zdrowie trzustki. Także wątroby przy okazji też zbadać warto. I teraz, jak sobie pomóc? Jeżeli już odczuwamy jakieś objawy, zrobiliśmy badanie i widzimy, że jednak nie domaga nasza trzustka, to bardzo ważne, żebyśmy zastosowali kompleksowe podejście. Pierwsze to jest dieta. Natomiast to jest na tyle obszerny temat, że o nim powiem w osobnym nagraniu. Ale oprócz diety jest bardzo ważny ruch. Może kogoś to zdziwić, ale dla trzustki ruch jest bardzo istotny. Trzustka nie lubi różnego rodzaju zastojów. Zastojów krwi, zastojów w limfy, zastojów płynów trzustkowych, zastojów żółci. Ona tego nie lubi. Jak rozruszać te wszystkie płyny w organizmie? To tylko poprzez ruch. I to nie chodzi o jakieś intensywne ćwiczenie fizyczne. Po prostu normalne spacery, żebyśmy nie siedzieli cały czas. Bo osoby, które prowadzą siedzący tryb życia, Życia, no mają skłonności do wielu, wielu dolegliwości. Ale oprócz takich ogólnych ćwiczeń, na przykład takiej gimnastyki, które w domu możemy wykonywać, przysiadów lub po prostu jakiegoś spaceru, bardzo ważne, żebyśmy masowali brzuch. Jest cała taka metoda, taka technologia masażu, tak zwany masaż wisceralny. Można ten temat zgłębić, szczególnie jeżeli jakieś problemy w obrębie jamy brzusznej pojawiają się, takie jak zaparcia, problemy z wątrobą, z pęcherzykiem lub z czustką, to na taki masaż wistyralny prawdziwy warto się udać. Natomiast w domu my też możemy sobie pomóc, bo my możemy regularnie, przynajmniej raz dziennie odblokowywać przeponę, usuwać to napięcie, które na tym ważnym mięśniu się pojawia. I na ten temat obejrzyjcie filmik, gdzie pokazuje dokładnie, jak to zrobić. I kolejne. Kolejna rzecz, którą trzeba trenować, po prostu trenować codziennie, małe proste ćwiczenia oddychanie brzuchem, tak zwane oddychanie wisteralne. Na ten temat też pooglądajcie wideo i stosujcie to regularnie, nawet jeżeli nie ma jakichś poważnych dolegliwości. Właśnie o to chodzi, żeby do nich nie dopuścić. Taki masaż wisteralny powoduje, że normalizuje się ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej. Dodatkowo bardzo fajnie masują się wszystkie narządy wewnętrzne. Poprawia się krążenie, a to znaczy będzie wspomagać usuwanie stanów zapalnych. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o takie dodatkowe, naturalne sposoby, to stosowanie oleju z czarnuszki. Olej z czarnuszki jest bardzo fajnym produktem, który można po prostu wprowadzić do swojego jadłospisu po jednej łyżeczce dziennie nawet wystarczy, żeby wspomóc organizm. I są nawet badania naukowe na temat tego, że czarnuszka wspomaga zdrowienie naszej czustki. Warto też wprowadzić zioła, które stymulują produkcję enzymów trawiennych. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby do tego punktu przychodziliśmy. Po badaniach. Najpierw musimy sprawdzić, co się dzieje, dlaczego stan zapalny się rozwija. Bo jeżeli oglądaliście Państwo ten pierwszy filmik, Co szkodzi trzusce, to już tam mówiłam, że jeżeli drogi żółciowe są pozatykane, żółć jest zbyt gęsta, to enzymy w trzusce produkują się. Nie trzeba je stymulować, tylko że one nie mogą z trzustki się wydostać. I my nie możemy wtedy jeszcze bardziej stymulować, żeby tych enzymów było więcej, bo one będą zatrzymywały się w trzustce i tylko będą pogarszać ten stan. I jeżeli problem jest z pęcherzykiem żółczowym, to trzeba będzie się nim zająć. Natomiast jeżeli wiemy, że tu jest wszystko drożne, po prostu tych enzymów trzustka nie produkuje w odpowiedniej ilości, to jak najbardziej takie stymulujące zioła. Trzeba zastosować. Jakie to będą zioła? Przede wszystkim korzeń mniszka lekarskiego. Roślina, która rośnie wszędzie. Możemy sami uzbierać lub oczywiście możemy kupić w sklepie zielarskim. A dodatkowo karczoch i ostropez. O ostropeście znajdziecie na pewno film też na moim kanale. Jest już bardzo dużo materiałów i ja Wam wszystkie linki wrzucę tu w opisie pod tym filmem. Ważnym aspektem, o którym trzeba pamiętać, jeżeli chcemy stymulować naszą czustkę do produkcji enzymów, czy ona będzie miała z czego ich wyprodukować? To znaczy, czy dostarczamy spożywieniem odpowiednią ilość rozgałęzionych aminokwasów, to znaczy białka. Przede wszystkim takie aminokwasy są nam potrzebne jak leucyna i walina. Jeżeli nie dostarczamy spożywieniem, trzeba to suplementować, bo Enzymy oraz hormony z tych aminokwasów nam organizm wyprodukuje, jeżeli jeszcze dodatkowo będzie witamina C w odpowiednich ilościach. Czy można też stosować gotowe enzymy trawienne, żeby cały proces trawienia wspomóc? Można, lekarz na pewno nam może takie enzymy trzustkowe zalecić, natomiast co trzeba o nich pamiętać? Nie wolno je stosować po prostu cały czas, bo jeżeli my z zewnątrz dostarczamy jakiś składnik, czy to będzie jakiś hormon, czy to będzie właśnie enzym czustkowy, to wtedy organ, nasz narząd wewnętrzny, który ma nam to wyprodukować, po prostu rozleniwi się i przestanie normalnie funkcjonować. A to znaczy, że będą cały czas pogarszać się jego funkcja będzie powstawał też stan zapalny. Także raz na jakiś czas enzymy trawienne można zastosować, żeby wspomóc organizm, ale nie robimy tego przez cały czas. I jeszcze jedna roślina, o której nie mogę nie powiedzieć, to jest górmar. Górmar to jest roślina, która ogólnie jest znana z tego, że wspomaga wszystkie funkcje czustki. I funkcję produkcji insuliny, i funkcję produkcji enzymów trawiennych. Ona chroni naszą czustkę, obniża poziom też cukru we krwi, zapobiega chłanianiu się w jelitach nadmiaru cukrów, które spożywamy. Także bardzo Fajny składnik naszej diety też może być, żeby raz na jakiś czas takie zioło zastosować, wspomagając swoją czustkę. Pamiętajmy tylko, jakie są zasady stosowania ziół. Też nie stosujemy je przez cały czas. Bierzemy kurację, na przykład trzy tygodniową, później robimy przerwę i później można znowu powtórzyć. O tym, jak parzyć górmark, też znajdziecie informacje w osobnym wideo. I teraz podsumujmy. Jeżeli widzimy u siebie, że występują objawy niedomagania trzustki, warto zrobić podstawowe badanie krwi, kału oraz badania obrazowe. Udać się z tym do lekarza i później zastosować różne naturalne sposoby. Dieta, o której w następnym wideo porozmawiamy, ćwiczenia, w tym masaż wizeralny i oczywiście ziała. Suplementy też będą wspomagać nasz organizm. O tym trzeba pamiętać, że całościowo podchodzimy do tematu. Mam nadzieję, że te informacje Państwu się przydadzą i jak widzicie jest bardzo dużo informacji uzupełniających na kanale, po które też warto sięgnąć. A ja bardzo wam dziękuję dziś za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach. Z wami była Natalia Samary.